Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 5 stycznia 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.51, a zajdzie o 15.47. Imieniny obchodzą Edwarda, Emiliana i Szymon. Wszystkim solenizantom wszystkiego niemożliwie pięknego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Motto na dziś? Dobre nowiny słychać z daleka. Stare przysłowie żydowskie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrych Wiadomości. 53. wydanie codziennika motywacyjnego. Czas. Start. Śmiem twierdzić, że większość osób na Ziemi się o coś martwi. Zdrowie, miłość, pieniądze, praca, relacje międzyludzkie, ogólnie chodzi o dobrostany. Zamartwia się. Martwi się. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, co oznacza słowo umartwienie albo zmartwienie. Wyobraź sobie, że w starożytnym Rzymie, jeżeli kogoś chciano pozbawić życia, mówiono, że się go umartwia albo zmartwia. To właśnie zmartwienie. Martwiąc się, wyzwalasz niskowibracyjne energie. Z twojego zmartwienia absolutnie nic nie wynika, bo jeżeli się martwisz o pieniądze, to z tego, że się będziesz martwiła albo martwił o pieniądze, ich nie przybędzie. Jeżeli się będziesz martwiła o miłość, relacje międzyludzkie, jest to dokładnie tak samo. Jeśli martwisz się o swoje zdrowie, absolutnie nic z tego nie wynika, poza tym, że swoje zdrowie pogarszasz, martwiąc się właśnie o nie. Należy szukać rozwiązań. Jeżeli nie masz pieniędzy i ktoś może powiedzieć, łatwo ci mówić z poziomu mikrofonu, jesteśmy w dupie finansowej, martwimy się o to. A może lepiej energię martwienia się, powolnego zabijania, kilowania swojego, wszystkiego tego, co sobie w głowie wyobrażasz, poszukasz rozwiązania na to, jak zdobyć pieniądze, miłość, jak zdobyć lepsze zdrowie, jak poprawić swoje zdrowie, jak poprawić relacje międzyludzkie. Umartwianie się naprawdę do niczego nie prowadzi, poza tym, że działa destrukcyjnie na ciebie. Rozumiesz? Zamartwianie się lub martwienie to powolne zabijanie w tobie motywacji, miłości, wdzięczności, całej tej energii, która stwarza cię jako człowieka. Więc zamieniaj martwienie i umartwianie, powolne zabijanie na szukanie rozwiązań, na wyjścia z sytuacji. I ktoś może powiedzieć, że nie ma sytuacji takich, z których nie można wyjść. I to jest w 100% prawda. Ale ktoś drugi zaraz szepnie, są sytuacje, wydawałoby się, bez wyjścia. Bo jak mam się motywować do tego, żeby szukać rozwiązania w poszukiwaniu kasy, kiedy jej po prostu nie mam, kiedy grozi mi wyrzucenie z pracy. Więc pomyśl trochę, pomyśl bardzo krótko, ale bardzo intensywnie. Co da ci, że siądziesz w tym momencie na krześle, albo będziesz w całej swojej przestrzeni wrzucał albo wrzucała zamartwianie się? Martwiła się, umartwiała się. Czy z tego powodu ktoś w twojej pracy powie, o hej, Helu, Kasiu, Basiu, możesz pracować dalej, bo widzimy, że się martwisz. Albo czy bank powie ci, dobra, umarzamy pani kredyt, widzimy, że się pani albo pan martwi. Albo czy ktokolwiek inny, z jakiego powodu się martwisz, powie ci, dobra, martwisz się, masz to i to. Absolutnie tak nie będzie. Pod koniec kwietnia albo na początku maja ubiegłego roku spotkałem się ze swoją koleżanką Adą. Ada wyglądała nieciekawie. Zapytałem, co się dzieje. Dowiedziałem się, że jej córka zdaje maturę, a wynik tejże matury będzie ważył, czy dostanie się na medycynę, czy też nie. Zapytałem, i co? Maturę zdaje naprawdę wiele osób, to nie jest jakieś straszne wyzwanie. Matury nie wynalazły owczarki alzackie, nie wynalazły lisy ani delfiny, wynalazły ją ludzie. Większość ludzi lepiej czy gorzej tę maturę zdaje. Ada powiedziała, tak, ale ja się martwię, bo być może nie dostanie się na medycynę. Zapytałem wtedy, czy z jej umartwienia i zmartwienia przybędzie jej punktów na medycynie, mówię o córce. Czy lepiej wejdą rozprawki z polskiego, czy lepiej wyjdą wzory skróconego mnożenia, czy wszystkie inne te rzeczy, które pisze się na maturze. Ada po chwili zastanowienia powiedziała, że nie. Ja mówię, odpalasz w dziecku złą energię. Cały czas zapytujesz cię, czy zrobiła to, tamto, siamto, czy powtórzyła i tak dalej. Dziecko to widzi, na dziecko to triggeruje. To jest tak naprawdę już dorosła osoba w wieku maturalnym, chociaż twoje dziecko. Dlaczego tak robisz? Ada powiedziała, daj mi jakiś patent na to, żebym przestała się martwić. Zadałem jej pytanie, czy świat się zawali, kiedy się Patrycja nie dostanie na medycynę. Odpowiedziała, że nie. Co będzie, gdy mogła będzie zdawać za rok na medycynę? No nic, będzie mogła zdawać, najwyżej poprawi, bo chodziło o egzamin z biologii tak naprawdę. Albo to, że się będziesz martwiła, przybędzie jej punktów, które zostają wyciągane z tej procentowej oceny na maturze? Absolutnie nie.
Więc umartwianie do niczego nie prowadzi. Martwić się możesz, ale to tylko i wyłącznie zatriggeruje jakimś negatywnym odczuciem w twoim ciele. Bez względu na to, czy będzie to plan fizyczny, czy będzie to plan astralny, mentalny, jakkolwiek tego nie nazwiesz. Przestań się martwić, szukaj rozwiązań, zrób to, co Ada. Ada zobaczyła, że Patrycja ma jakieś problemy delikatne z biologią, nie kuma wszystkiego do końca, chociaż była naprawdę piątkowym uczniem z biologii. Dała jej korepetycję. To było szukanie rozwiązania, a nie chodzenie z minorową miną i martwienie się, powtarzania całemu wszechświatu dookoła, że się martwisz, że się umartwiasz. Zmień to, szukaj rozwiązań. Ze zmartwień nigdy, ale to nigdy nie ma dobrego wyniku. Nigdy. I zapamiętaj to do końca swojego życia. Odpalaj ten podcast tak często, jak tylko możesz, kiedy w twojej głowie zaświta chociaż ziarno zmartwienia, umartwiania, powolnego zabijania się na wielu polach egzystencji ludzkiego życia. Dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, dziękuję wam za wszystkie kawy postawione na buycoffee.to/mediteusz. Bardzo dziękuję. Nie mam słów, żeby wyrazić wdzięczność, jaką was w tym momencie obdaruję. Obiecuję wam, że będę tworzył jak najlepsze materiały, jak najlepsze skille na to, żeby żyło wam się lepiej. Że będę dawał wam tę wiedzę, którą udało mi się posiąść przez ostatnie 20 kilka lat. Wszystkim tym, którzy piszą do mnie liczne maile na temat programu totalnej zmiany, również bardzo dziękuję. Przypominam, startujemy 9 stycznia 2023 roku i ten program trwał będzie cały rok. 53 tygodnie, a 54 tydzień to będzie podsumowanie. Dziękuję wszystkim tym, którzy zadali setki pytań na temat programu totalnej zmiany. Odpowiedzi wylądowały w waszych mailowych skrytkach. Dziękuję wam serdecznie, dziewczynki i chłopcy. Trzymajcie się ciepło i poręcznie. I z racji tego, że jutro jest 6 i jest wolne, słyszymy się w poniedziałek. Ale w niedzielę m.in. trans. Do usłyszenia. Mówił do was Paweł z kanału Mediteusz. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.